jest fakt. Wszystkich nas kontroluje elitarna, bogata i uprzywilejowana mniejszość. Jeffrey Epstein, miliarder skazany za zmuszanie do prostytucji, miał puścić farbę o hollywoodzkich i waszyngtońskich elitach, które kupowały od niego dzieci. Ale Epsteina znaleziono zabitego w celi przez samobójstwo. Na co elitom dzieci od handlarzy niewolników? Adrenochrom. Pobiera się go dzieciom, ponieważ wywołuje euforię i przedłuża życie. Szataniczna koteria hollywoodzkich i politycznych elit pozyskuje adrenochrom, aby utrzymać się przy władzy. I dopóki nie powstaniemy przeciwko nim, będą robili to dalej. Więc masz jakieś pytania, Craig? Opra pije to, co obaba, czy wysysa jakiegoś innego dzieciaka? Te dzieci są z całego świata, nieważne. A teraz chyba jesteś gotowy, żeby wyjawić ci najlepiej skrywany sekret hollywoodzkich. Co ty wyprawiasz i przy okazji myślisz? Korkuj sobie!